Witam bardzo, bardzo serdecznie wszystkich Państwa. Wiersze i drzewo życia. Tak pięknie nazwała dzisiejsze spotkanie bohaterka naszego wieczoru wspomnieniowego, pani Helena Dobaczewska z Konieczką. Witamy serdecznie pani Heleno. Wieczór piękny, wspomnieniowy, także będzie na pewno wiele wzruszających chwil, ale o tym za chwileczkę. Dzisiejsze spotkanie tradycyjnie wieczór poetycki prowadzi w klubie Od Nowa pani Jolanta Kowalska, Maria Jolanta Kowalska, poetka, działaczka kultury. Akompaniuje nam i pięknie gra na pianinie Marek Andraszewski. Proszę Państwa, jestem po raz trzeci na tego rodzaju spotkaniu, Żywe wiersze i żywe drzewo. Pierwsze to miało miejsce w bibliotece Biodgoskiej, drugie w Harzykowach przy Chojnicach, gdzie Helenka przepięknie przedstawiła przy pomocy męża, który nagrywał, historię swojej babuni, jak o tym mówi, i historię jej życia i twórczości. A trzecie spotkanie dzisiaj, no myślę, że mówi się, że do trzech razy sztuka, ale ja w tej chwili, mówiąc do Państwa, aż mam dreszcze, gdy przypominam sobie tamte poprzednie chwile, te Harzykowy nad jeziorem, i to był późny wieczór i piękne słowa Lenki, ja na nią mówię, Lenki Dobaczewskiej z Konieczka, wszyscy zasłuchani, wpatrzeni, tak zresztą myślę, jak będzie dzisiaj. Bardzo Państwu dziękuję za przybycie, nie odchodźcie, ale jestem poruszona, że tak pięknie przybyliście, by uhonorować naszego wspaniałego dzisiejszego gościa. Zawsze, kiedy w spotkaniu towarzyszą mi moje harcerki instruktorki, rozpoczynamy od symbolicznego zapalenia ognia. Myślę, żeby tradycji stało się zadość, ja pozwolę sobie poprosić, nie ma obecnej komendantki naszego kręgu, ale jest komendantka, która 10 lat pełniła tę służbę, i druhnę Helenę, harcmistrz Helenę Karabasz, jeżeli można poprosić tutaj. I ciebie, bo wiem, że też masz korzenie harcerskie, działałaś harcerskie, właśnie. Także poprosimy o symboliczne zapalenie ognia. A my po harcersku, o już coś mi się... Zapaliło się ognisko, dając nam dobry, dobry znak. Dzisiaj wszyscy przy nim blisko, po całej Polsce siedzą plan. Siedzą w harcerze, przy głowie miał, dziewczyna z Polska, z Polska, nasz wspólny dom, azyl bezpiecznej codzienności. Odeszłaś za szybko, zabrakło twojego uśmiechu i woalu szczęścia. Szukałam w zakamarkach twoich śladów, znalazłam. Dzisiaj wiem, że czekasz na mnie w krainie ciszy i spokoju każdego dnia. Nie bójcie się ciszy, prawda milczy, tylko wiatr.
skarb i przegarnia, wspomina najmilsze chwile, dziękując za sakrament dzielenia chleba, za krzyż harcerski, za wszystkie dobre chwile z Tobą, Mamo. Mama bardzo kochała muzykę, kochała Chopina i myślę, Marku, że w tym momencie poproszę Ciebie, abyś zagrał właśnie coś Chopina, żebyśmy się już w taki poetycki nastrój wprowadzili, żebyśmy mogli powspominać, a na ekranie będzie palić się nam symboliczne ognisko. Muzyka w głąb przenika, dreszczem przechodzi po ramionach, spływa do serca i zdumiona widzę, że świat znów piękny jest. Ma tyle dobra i nadziei, z którą nie każdy chce się dzielić. Tylko muzyka w głąb przenika do nowych serc, do nowych wnętrz, by tam zagościć, choć na chwilę, rozdzielić radość. I to tyle, to tak niewiele, a jak dużo jest. Kochani, to jest wiersz, który dzisiaj po raz pierwszy miałam okazję zadedykować adresatowi. Nie wiem, Marek, czy pamiętasz, ale ten wiersz powstał właśnie w 2006 roku, kiedy byliśmy na Międzynarodowym Kongresie Esperanto we Florencji. I muszę Państwu powiedzieć, że tam Marek prezentował się na klarnecie podczas Międzynarodowego Wieczoru i tam między innymi również było grono esperantystów. Ten wiersz w języku esperanto też miałam przyjemność prezentować między innymi w Reykjaviku na kongresie i w Lille we Francji. Także mam duży sentyment do tego wiersza, a jak on brzmi po esperancku, może Julitko, poproszę Ciebie, żebyś przeczytała z tomiku, który w 2009 roku wyszedł. To był mój pierwszy tomik, Czułe spojrzenia, który został przetłumaczony na język esperanto, Tenere Rigardo. Estas tia muzikanto, kiu cortuszas min gis larmoj. Lia muziko penetras min, tremes quas miaen shultroi, fluas en mian coron. Cai mi mirinde vidas, que la mondo estas belega, havas bonecon, cai esperon. Cium ne ciui volas dividi inter si. Nur la muziko, la ritmo en iras novain coroin, novain enoin, por tie et casti, almeno momentum, disdoni gioion, cae nun ti ondro. Tion estas multe, sed multe signifas. Thank you.
może teraz rozpoczniemy już wspomnienia tych moich trzech ostatnich wydawnictw. Oddaję głos tutaj Joli. No właśnie, proszę Państwa, to jest, jak już wspomniałam wcześniej, ewenement, jeśli chodzi o Lenkę, że tak pięknie, oprócz tego, że pisze, to jeszcze nam recytuje swoje teksty na ten szczególny w dwóch językach wykonany. Pozwala nam Lenka wierzyć, że w tych ciężkich chwilach życiowych, prozie życiowej, która prawie nikogo nie opuszcza, zawsze gdzieś tam na jakimś zakręcie się z nią spotykamy, jest poezja. Jest poezja, której ufamy, bo pisze ją właśnie taka osoba. Przyniosłam wiersze z żywego drzewa, ale wcześniej mamy tutaj przedranne sny. Wysłuchałam tekstów z tej książki w Ostromecku. Było spotkanie i czytałaś. I zdaje się, że profesor Wojtasik prowadził to spotkanie, prawda? Było takie, też takie rodzinne i wszyscy na tym spotkaniu chłonęliśmy dosłownie Ciebie, Lenka, że Ty taka jesteś, no taka, no już określić Cię inaczej. Taka inna, że masz taką osobowość, którą się pamięta na całe życie, dlatego dobrze, że to jest wieczór wspomnieniowy. Czyli te sny. Było dużo przyrody tutaj, dużo wspomnień, dużo echa takiego z lat dawnych. Jest tutaj jeszcze książka z harcerską krajką. No to już Lenka dość dużo na ten temat powiedziała, nie będę jej zabierać głosu. No myślę, że tak po kolei sobie pojedziemy, o tych przegranych snach, co? Chciałabyś coś dodać? Proszę bardzo. Chciałabym wspomnieć przede wszystkim, że promocyjne spotkanie miałam w Żninie, w urodziny Wandy. Ale to był mój mały jubileusz, ponieważ wydałam go, dlatego podtytuł Przegranych snów jest Decenium słowa, bo wydałam go na jubileusz dziesięciolecia właśnie twórczości literackiej. Wiersz recytowała Alinka Rzepecka wtedy, niestety dzisiaj jej nie ma, dlatego poproszę może gości. Ktoś z gości, wiersze z tego tomiku. Przegranne sny. Może zamiast Alinki, Halinka. Proszę bardzo. Wybrałam dwa wiersze. Światło. Smuga światła wciśnięta między okiennice rozdziera ciemność w ramionach zmęczenia. Muzyka nieba maluje nuty szczęścia. Naga rzeczywistość rozjaśnia świat. Życie przeplata się ze śmiercią. Zawsze jest czas i nigdy go nie ma. I drugi, ostatni rejs. Pamiętam chwilę dojrzałości jabłka dzielonego z tobą. Ewa została, tylko Adam poczuł się wyrzucony. Nasza rzeka zbliża się do Morza Wieczności. Czas kończyć codzienny maraton myśli. Po drugiej stronie lustra będzie dość czasu na wygładzenie makijażu wspomnień, zmarszczek i roli, którą się nie tak zagrało. Kto z Państwa będzie chciał jeszcze? Wiem, że jeden z wierszy, poprosiłam właściwie tutaj Krysię Skierę, żeby przeczytała Braillem. Część wierszy, które są publikowane właśnie w Przedrannych snach, były drukowane Braillem. Tempo rubato, muskające na struny arfy nie zamilkły, uniosły z poetycką swobodą natchnione palce. Delikatne serce maestro wróciło z mazurkami, z nokturnem, z połamaną lirą. Podarowało garść etiud i muzykę przemawiającą głębią. Tempo rubato, 200 lat
tysiącem odcieni unosi się do nieba. Dziękuję. Nie wiem, czy będzie pani zobaczą. Związku Literatów Polskich po właśnie tym tomiku Przedrannych Snach i wtedy postanowiłam jak gdyby kultywować pamięć babuni mojej, Wandy. Pierwsze spotkanie, jakie miałam w 2017 roku, to był w klubie, w Domu Kultury Orion, w klubie literackim i tam wiersze prezentowała Marlenka Lewandowska, pierwszy raz wiersze Wandy. W tym klubie. Marlenka również kiedy Marlenko, poproszę cię może o jeden wiersz chociaż, a ja dodam, że kiedy przygotowywaliśmy film o Wandzie, mąż nagrał taki 10-minutowy filmik, ja zebrałam materiały, Marlenka była lektorem i dzięki temu właśnie powstał ten filmik, który bardzo się cieszę, że został umieszczony na stronie szkoły w Gąsawie, również dla osób niedosłyszących, prawda, z wersji właśnie. Słuchajmy. Tobie słońce oddaję te dachy pogięte w dziwne linie, daleko idące jak morze, niby fale w bezruchu zastygłe, zaklęte, błękitne wśród nocy, czerwone pod zorze. Ty je ozłodź, niech w twoich promieni koronie świecą z dala piękniejsze i bardziej szlachetne. I niech miasto w twym blasku goreje i płonie, jako czasy dawnymi królewskie, a świetne. Maluj złotem kościołom ich płaszcze kamienne, a wysmukłym wieżycom rzuć złoto na czoła, aby w glorii witały zmartwychwstań anioła. Co po latach źrenice otwiera im senne. Białych domów milczące, śnieżyste arkady, stare baszty na górze marzące o chwale. Porozwidniaj wspaniale i ubierz wspaniale, bowiem nigdy nie było w nich cienia ni zdrady.
Tobie, słońce, oddaję prastare ulice, co się między murami zwijają jak węże, bowiem mrok ich nie dotknie i noc nie dosięże, jeśli ty je ustroisz w twych snów błyskawice. Może kiedyś odejdą od murów obrońce i pozwolą, że runą ostatnie kamienie. Wtedy jeno zostanie słoneczne marzenie. Miasto moje kochane, oddaję ci słońce. Dziękuję bardzo. To był dla mnie wyjątkowy, ponieważ wtedy dopiero zaczęłam sięgać do wierszy mojej babci, o której nie wiedziałam. Ja wiedziałam, że pisze książki, ale nie wiedziałam, że pisze poezję. I to był taki trochę rodzinne spotkanie, ale też w 2017 roku trafiłam na ślad właśnie moich instruktorek kochanych, ponieważ no, miałam przyjemność w Urzędzie Miasta dostać tytuł Ja Bydgoszczanka i prezentowałam swoje wiersze, a w tym samym czasie, ponieważ to był rok jubileuszowy Harcerstwa Polskiego, były moje kochane instruktorki, jak ja je zobaczyłam z tymi kolorowymi krajkami, tak od razu do nich przygarnęłam się i jestem do dzisiaj. Także taki też dla mnie szczególny to był rok. Dzięki stypendium artystycznemu, jakie dostałam od prezydenta miasta Bydgoszczy, mogłam wydać ten tomik, prowadzić projekt Pokochały Pałuki i przygotować publikację właśnie tych wierszy z Żywego Drzewa. Do Matki Boskiej Ostrobramskiej, módl się za nami. Nie jesteśmy głodni. Jednej przeczytaj twoich oczu łzy, tłum zapłakanych i smutnych przechodni. Na świecie szarym i smutnym, jak my, bo niezliczone pani nasze winy, jak ziarna piasku na dnie sinych mórz. I jako gwiazdy niebieskiej głębiny, a my się modlić nie umiemy już. Zapominamy w powszednim zamęcie, że ty u bramy naszej trzymasz straż. Na wszystkie bóle masz ciche zaklęcie i wszystkie nędze, po imieniu znasz. Uciszaj, matko, wichury i sfary, szatańską pychę hardych myśli krusz. Błogosławieństwem oddalaj pożary od naszych domów i od naszych dusz. A serca nasze w jedno zestrzelone, ku tobie wzbite w złoty ognia słup, tę rozmodloną naszych serc koronę, złożoną kornie u twych świętych stóp. Przyjm miłościwie królowo aniołów, jak uzbierany twój na ziemi plon, i zanieś jasna ten serdeczny połów przed twego syna szafirowy tron. Piękny tak. Dziękuję. Pozwoliłam sobie dać zdjęcie z promocyjnego spotkania w Wojewódzkiej Bibliotece, które miało miejsce w urodziny, 125. urodziny Wandy. Wtedy też biblioteka udostępniła cyfrowo ostatnią przedwojenną książkę Tam, gdzie się serca palą, Wandy Niedziałkowskiej-Dobaczewskiej. I to był dla mnie bardzo ważny dzień. Wtedy towarzyszyły mi harcerki, trochę było na ludowo też i był zespół pałucki w bibliotece. Była też pani Barbara Filipiak, poprzednio panią dyrektor Biblioteki Jelinek, która zapowiedziała, że właśnie w tym roku wyjdzie monografia o Wandzie. Monografia ta ukazała się w grudniu. A także promocyjne spotkanie potem miałam jeszcze w Kujawsko-Pomorskim Centrum Kultury. I tam prowadziła spotkanie pani Bogna Blachowska. Wiersze czytała Krysia Wulert,
Marek grał na pianinie, także umilał to spotkanie i tak przeszliśmy do kolejnego roku. W 2018 roku miałam spotkanie w bibliotece w Łabiszynie i tam spotkała mnie miła niespodzianka, bo tam znalazłam w kronice biblioteki wpis właśnie Wandy, która była na spotkaniu. I po prawie 50 latach ja mogłam się wpisać. Ale ten rok, pamiętamy, że był czczony właśnie w całej Polsce jako rok stulecia niepodległości, a ja postanowiłam, że nie będę mówić o niepodległości, tylko o ludziach, którzy ją tworzyli. I w Akademickiej Przestrzeni Kulturalnej było pierwsze spotkanie z cyklu, o którym koniecznie chcę powiedzieć, bo była szkoła z Gąsawy wtedy. Uczniowie ze szkoły właśnie imienia Wandy prezentowali jej wiersze z tego tomiku sprzed 100 lat. Harcerki śpiewały, pan Dariusz Tomasz Lebioda właśnie o Wilnie opowiadał te wszystkie tajniki o Żywi, o literatach wileńskich. I doktor Hamot wspominał o moim dziadku, mężu Wandy, Eugeniuszu, bo to było równo w dzień urodzin Eugeniusza, 7 lutego. Także to taka bardzo ważna dla mnie data. Wtedy też właśnie była też i pani Basia Filipiak już z książką, monografią. A kolejne spotkanie było w Lubostroniu. Dużo tych wydarzeń, dlatego przepraszam, że... Czy państwo wolicie wiersze, czy wspomnienia? Ale to wieczór wspomnieniowy, więc będziemy przeplatać, dobrze? Ponieważ też ważne dla mnie spotkanie w Lubostroniu. Tutaj patronat przejął starosta Żniński i dzięki niemu mogliśmy się spotkać i wszyscy ze Żnina, i z Bydgoszczy. Wtedy właśnie pierwszy raz była pani Barbara Małecka, zrobiła mi pierwsze piękne zdjęcia. Były, tak, drugi raz, no właśnie. Były moje karcerki kochane, były zuchy ze szkoły, do której chodziłam w Żninie podstawowej numer 2. Była również dyrektorka tej szkoły, która była moim zuchem. Także takie no, ciekawe dla mnie i bardzo miłe wspomnienia były z tym Lubostroniem. A potem pojechałam do Wilna z mężem na Maj nad Wieją, międzynarodowe spotkania poetyckie. I tam te wiersze Wandy mogłam prezentować, czytać w miejscach, gdzie one powstały. I te do Matki Boskiej Częstochowskiej, i do Mickiewicza na dziedzińcu domu Mickiewicza. To było dla mnie niesamowite przeżycie. Film o Wandzie prezentowaliśmy w Instytucie Polskim w Wilnie, ponieważ akurat był przegląd międzynarodowych filmów Enigma i mąż mógł zaprezentować te swoje 10-minutowe krótkie dzieło. I w ramach tego roku dostałam kolejne stypendium, gdzie mogłam wydać drugie, ponieważ bardzo szybko się ten nakład rozszedł, niestety tylko 300 sztuk, on się rozszedł, ale dostałam stypendium, żeby przygotować audiobooka. I udało się, znaleźli się jeszcze inni sponsorzy i wyszło drugie wydanie tych wierszy już z audiobookiem. I ten audiobook był, jak ja to mówię, zamarkowany. Wiesz czemu? Ponieważ dzięki panu Markowi z Miejskiego Centrum Kultury mogłam go nagrać. Pan Marek Podborski czytał, pomógł mi czytać wiersze mojej Wandy, a Marek Andraszewski użył swoją muzykę. I tutaj może Marka poproszę Podborskiego, który czytał te wiersze. Ja zwróciłam się do niego, żeby wybrał z każdej części po jednym wierszu. Zobaczymy, co wybrał, najwyżej uzupełnimy potem co. Także sama jestem ciekawa. Pan Marek, no, już znany obecnie współredaktor części poetyckiej Akantus, miesięcznika literackiego na naszym terenie, ale nagrywałeś pierwszy raz wiersze, prawda? Tak, to był mój debiut. To będzie wiersz babci Wandy Dobaczewskiej, Nie zrywaj kwiatów. Nie zrywaj kwiatów, niecierpliwe bracie, nie nam radość kwitną, ale sobie, tak bardzo mądre w swych barw majestacie, tak dziwnie proste w swych korno zdobie. Nie zrywaj kwiatów, niech zostanie żywą baśń, która była życiu przeznaczona. Niech snuje dalej wiotkich tęcz przędziwo i tak zarychło przedziel czas, że skona. Wysłuchaj baśni, na szerokiej ziemi więcej jest cudów, niż ich myśl ogarnie. Tylko iść trzeba polami złotymi i w noc wędrować nie wolno bezkarnie. Jeżeli wyjdziesz na poznanie świata znad ksiąg, wgnąwszy ociężałą głowę, pomnij, że w każdym kwiecie łąk masz brata,
że w pszczół brzęczeniu są melodie nowe. I to pamiętać wiernie chciej w podróży, nim mchy nadepcesz nieostrożną nogą, że nic wkoło twoim snom nie służy, a byt najmniejszy idzie własną drogą. Jeżeli pojmiesz, jak jest świat związany płomieniem jasnym, co aż z gwiazd wybucha, z milionów tęczy w jeden pas tęczany, nie zerwiesz kwiatów i nie skrzywdzisz ducha. Chciałem przeczytać jeszcze wiersz z tak zwanej żnińskiej części, czy już naszej autorki Heleny, pod tytułem Dom. Rodzinny dom, tam zachodziło słońce i wschodziło, tam pocałunki szybciej goiły rany, a wielkie krzywdy po latach wydały się małe jak ganek, gdzie witaliśmy pierwszych gości. Przyjaciele rozpłynęli się czasem, jednak przylatują nad starą basztą, między dwoma jeziorami wpadają do starego gniazda, na pałuka. A z bydgoskiej części? Skrzydła. Akt roztargnienia nie rodzi owoców. Zanika kropka w znaku zapytania. Jesteśmy zbyt blisko, by zobaczyć znaki wtapiane w rzeczywistość. Skłamana prawda krzyczy. Z grzytem dnia umiera fragment istnienia. Krwawiące rany przemywa woda. Szuka źródła i harmonii. Rozmawiam ze swoim cieniem. Jakie będzie jutro? Dwa skrzydła wzbijają się do lotu. Bezsenność. Modlitwy długie, niewysłuchane. Bezsenna pościel porą smutków. Można szeptać, słychać nocne kuszenia anioła i bicie zmartwychwstania. Wiją się drogi rozstajne i powrotne. Budzi się przydrożna nadzieja. Wstaje dzień, światło przy wspólnym stole. Dziękuję. Dziękuję bardzo, że właśnie wybrałeś te wiersze, szczególnie właśnie Wandy. To spotkanie dla mnie było bardzo ważne też. Spotkała mnie miła niespodzianka i dostałam nagrodę Janickiusa, nagrodę literacką imienia Klemensa Janickiego. Także taka no, miła niespodzianka, nie ukrywam. Ale rok 2018 to jeszcze szereg innych spotkań, bo ja zaplanowałam w ramach właśnie Żywego Drzewa na stulecie niepodległości kilkanaście imprez. Potem, po tym spotkaniu właśnie w Bydgoszczy, w bibliotece, było spotkanie w Bibliotece Wojewódzkiej w Gorzowie. Tam się urodziłam, stąd też sentyment i wspomnienie o dziadku Korsaku. Najmniejsze spotkanie było jednak w październiku w szkole w Gąsawie, dlatego się cieszę, że tutaj są Państwo z nami. Ja wtedy po raz pierwszy zobaczyłam obraz młodziutkiej Wandy, namalowany przez jedną z pań nauczycielek, tak, w Gąsawie. Strasznie mi się ten obraz spodobał. To był w ogóle jubileusz nadania imienia Wandy w szkole. Miałam przyjemność spotkać się z uczniami, przepiękną inscenizację bajek Wandy obejrzeć i medal Jerzego Zulimka-Mińskiego, który pośmiertnie został Wandzie nadany. Mogłam uroczyście przekazać tego dnia w szkole właśnie w Gąsawie. Po Gąsawie był Toruń w Muzeum Etnograficznym. Miałam spotkanie, gdzie opowiadałam właśnie o tych czasach wileńskich Wandy. Przyjechała specjalnie pani artystka z Wilna z chlebem wileńskim. Częstowała nas tam. Była też najstarsza harcerka z Torunia. Także dla naszych instruktorów tutaj taka informacja. A jeszcze biblioteka, Muzeum Etnograficzne wypożyczyło z Biblioteki Uniwersyteckiej wszystkie przedwojenne książki Wandy, które ja po raz pierwszy, powiem szczerze, widziałam. Te, które wydała w Wilnie, kilkanaście pozycji. Ja również miałam harcerskie spotkanie 8 bodajże listopada. Także prezentowałam w ramach Gawędy historię Wandy, historię rodzinną.
w Kujawsko-Pomorskim Centrum Kultury Harcerzem Być. Zatytułowane spotkanie było. Było jeszcze w ramach Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej, ale też bardzo sympatyczne w żeńskim przedszkolu. Także naprawdę pracowity rok był. Zakończony zresztą właśnie w Żninie, w bibliotece, gdzie zaprosiłam pana Wieczkowskiego, organizatora wileńskich spotkań. On na Uniwersytecie III wieku, który nosi imię Wandy, miał spotkanie, potem właśnie w Bibliotece Żnińskiej. Zakończyłam rok jubileuszowy i wydałam trzecią publikację, o której właśnie dzisiaj mieliśmy mówić, z harcerską krajką. Tutaj mottem już nie była rodzinna myśl, ale myśl twórczyni harcerstwa, Olgi i Olgi Małkowskiej-Drachanowskiej. I o ile dobrze pamiętam, przeciwności tak, nie, trudności życia są błogosławieństwem, ponieważ przezwyciężanie ich oznacza zwycięstwo. I tutaj chciałam wspomnieć właśnie, że na tą publikację wydałam na jubileusz 20-lecia naszego kręgu, ponieważ wybrałam wiersze harcerskie, taki mały tomiczek kieszonkowy wierszy. I tutaj może poproszę druk na terenie, żeby przeczytała, jak ona zawsze mówiła, Lenka, najbardziej to mi się podoba ten wiersz Wędrowniczki, bo właśnie krąg jest Wędrowniczki po zachodnim stoku imienia Olgi i Andrzeja Małkowskich. Posłuchajmy. Właśnie Wędrowniczki. Spotkałam wędrowniczki po zachodnim stoku. Wróciły wspomnienia harcerskiego życia i instruktorskie kręgi, śpiewy przy ognisku, tyle wspólnej radości i dróg do przebycia. Stary szlak, gdzie kryją się nowe wyznania, rozkazy i zbiórki są bez pociągania. I ciepły kąt w bazylice, gdy starczy nam życia, tego nie wyliczę. Gdy wszyscy płyniemy jednym nurtem, myśli biegną z ufnością. Poza horyzont odchodzi młodość, wędrówka po zachodnim stoku rozpoczęta. Wędrujemy, ścieżynami zielonymi, czy to słońce, czy to deszcz. Wędrujemy do ojczystej naszej ziemi, czy ją zmieni, cóż i
zaśpiewamy bydgoski walczyk. Ja napisałam taki bydgoski walczyk. Harcerki to już parę razy śpiewały, ale zachęcam wszystkich. Słowa będą na ekranie. Kto dojrzy, niech się włączy do śpiewu harcerek. Dobrze, to jest mój wiersz, także jednocześnie pośpiewamy. Zorganizować kilkunastu bydgoskich poetów i nie tylko bydgoskich, prezentowało swoje wiersze. Na zakończenie byli nawet poeci, którzy muzycznie poezję śpiewaną prezentowali. Także cieszyłam się, że mogłam tak aktywnie spędzić, a także podjęłam się być wolontariuszem takiego projektu Klubu Seniora w Związku Harcerstwa Polskiego, gdzie zobowiązałam się 108 godzin przepracować, dokumentując. I tutaj ukłon dla właśnie przedstawicielek instruktorskiego klubu seniora. Ja miałam, obiecałam, że postaram się przygotować fotokronikę na dzisiejsze spotkanie, ale nie mogłam tego zrobić, ponieważ 35 spotkań mieliśmy w ramach projektu, a czeka nas jeszcze 5. Także tu chciałam podziękować, że mogłam tyle godzin przepracować. Nagrałam na płytkę, którą przekażę tutaj druhnie Halince ze wszystkimi zdjęciami i filmami, które z tych 35 spotkań, myślę, że na zakończenie projektu każdy dostanie taką płytkę. Ja chciałam jeszcze tylko tak dla orientacji pokazać, jak króciuteńki minutowy filmik, jak właśnie te spotkania kolędowe wyglądały u nas. Thank you.
ponieważ no, taki mamy świąteczny nastrój, że ja zaplanowałam, że jeszcze kolędy będą. Dzisiaj kolędy mieli śpiewać esperantyści. Zawsze w drugi wtorek śpiewaliśmy kolędy. Będą słowa po esperancku naszej kolędy przybierzeli do Betlejem, tak? Harcerki znają, a my się włączymy. Towarzyszyła nam podczas całego spotkania, która na początku jakoś umknęła mi, żeby była na ekranie, ale żeby ją zacytować, ponieważ dodam, że wszystkie nasze harcerskie zbiórki i spotkania jak gdyby odbywają się w tym roku z myślą Jana Pawła II. I myślę, że właśnie ta myśl chyba trafnie wybrana była, że jubileusze są po to, aby z wdzięcznością patrzeć w przeszłość, z entuzjazmem przeżywać teraźniejszość i z nadzieją patrzeć w przyszłość. I tej nadziei Państwu życzę. Ale nam się podobało, ajajajajaj, to by było, ale mało, ajajajajaj. Pięknie, pięknie. Nie wierzę. Mieszka do dzisiaj was dusza harcerska. Super. Wszystko przemija. Przemija powoli, tak chce przeznaczenie. Zostaje tylko jedno, wspomnienie. Nie można odsunąć wspomnień jak lampki wina. Ten, kto powtarza co dzień, zapomnę, nie zapomina. Serdecznie dziękujemy poetce Helenie Dobaczewskiej z Konieczka za oryginalne przygotowanie wspomnień o pisarce Wandzie Niedziałkowskiej Dobaczewskiej z gronem zaprzyjaźnionych osób i w pięknej oprawie muzycznej Marka Andraszewskiego. Jest pani kobietą z klasą, która dzieli się z czytelnikami w życiu i na stronach książek przyjaźnią, ufnością. Jest pani dyrygentem otwierającym serca uczestników muzyką poetyckich strof. Dziękujemy za piękno doznań przeżytych na tym spotkaniu, za artystyczny kontakt z poezją pisarki Wandy Niedziałkowskiej-Dobaczewskiej i wybranymi tekstami z pani twórczości. To spotkanie na długo.
pozostanie w naszej pamięci. Dziękuję. Półtorej godziny mojej monotonnej wypowiedzi.